zdradź tajemnicę kuchni koszykarskiej przed takimi spotkaniami, gdzie decyduje właściwie jeden mecz, nie ma już miejsca na poprawki. Trenerzy mobilizują jeszcze dodatkowo, czy wszyscy wiedzą, o co jest, się toczy gra i tutaj nie ma potrzeby już nikomu przypominać, jeszcze jakiejś presji dodatkowej wytwarzać? Nie, no wręcz w drugą stronę, raczej trener próbował z nas zdjąć tą presję, żebyśmy jak najmniej od niej odczuwali, żeby nie było jakiegoś, nie wiem, żebyśmy sobie na siebie sami nie kładli jakiegoś dodatkowego nacisku. No co, no musimy wyjść i zagrać na 100% możliwości. Został jeden mecz, wiemy, że już jest ostatni mecz sezonu, jest 40 minut i teraz kto będzie, no mówię, kto by miał więcej siły, energii, kto zagra z większym sercem i zaangażowaniem, ten wygra ten mecz. U siebie jeszcze tej siły tą siłę znajdujesz? Tak, jak najbardziej, no to jest ważny mecz, nawet jakbym był, nie wiem, jak zmęczony, to się wychodzi i się gra na 100% swojej możliwości. Tu już nie ma jakiejś kalkulacji, że został jeszcze 2 mecze, 3 mecze, 5 meczy, jeden trening, nie wiem, tydzień trenowania jeszcze. To jest, dzisiaj jest koniec i trzeba to zostawić na parkiecie. Damian, jak utrzymać poziom gry z czwartku jeszcze w niedzielę, czyli w tym trzecim decydującym już o wszystkim meczu? Nie, no, na pewno musimy być skoncentrowani, jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Jak wiadomo, gramy albo jesteśmy na trzecim miejscu, albo na czwartym, także to też jest dla nas walka o honor, walka o prestiż, o pozycję, także no co, no będziemy chcieli się powtórzyć ten wynik, co był u nas i na pewno będziemy walczyć od początku i nie odpuszczać. A czego spodziewasz się po drużynie, którą kilka dni temu, tak prawdę mówiąc, zdrowo naruszyliście? Znaczy, no wiadomo, no jest to bardzo dobra drużyna i po prostu można powiedzieć, że miała z ludźmi, my też graliśmy bardzo dobre zawody, także no ciężko, no to jest ostatni mecz, to już no, nie ma odpuszczania, każdy musi dać po prostu z siebie więcej niż 100% i mam nadzieję, że to będzie bardzo ładne widowisko z tym, że zwycięstwo będzie po naszej stronie. Twoim zdaniem co rozstrzygnie o tym zwycięstwie? No na pewno będziemy musieli nie dać się rozkręcić Zastalowi, bo jak wiadomo, że oni się rozkręcą, to są bardzo trudnym przeciwnikiem. No, my się będziemy starać to zatrzymać, grać swoją koszykówkę, bronić mocno, tak jak broniliśmy to w ostatnim meczu i mam nadzieję, że się uda. Thank you.
Yeah!
Marcin, pierwszy raz jesteście w takiej sytuacji. Jakie to uczucie mieć medal Mistrzostw Polski? Na pewno wspaniałe. Dla nas ten brązowy medal, można powiedzieć, jest prawie jak złoty. My tutaj na pewno w tych rozgrywkach nie przystępowaliśmy jako faworyci do zdobywania medali. No, losy tych rozgrywek tak się potoczyły, że staliśmy się naprawdę mocnym zespołem, zgranym teamem i ogromna radość, że udało nam się tutaj, szczególnie przed naszą publicznością, wywalczyć ten brązowy medal. Kilkanaście lat spędziłeś w Zastalu już do tej pory. Powiedz, czy przed tym sezonem, bo wiesz o tej drużynie wszystko praktycznie, gdyby ktoś ci powiedział, że będziecie na podium, przyjąłbyś to z uśmiechem, takiego politowania, czy gdzieś wierzyliście po drodze cały czas w ten sukces? Wiadomo, no tak prawdę mówiąc, no to każdy zespół przystępuje z jakąś myślą, że chce grać najlepiej. Chociaż no, nikt nie podejrzewał, że my tutaj naprawdę będziemy zdobywać medale. Ja tak jak powiedziałeś, tutaj gram już trochę lat. No, zaczynałem jak była ekstraklasa i skończę jak będzie medal, więc jestem naprawdę szczęśliwy.